Przesłanie dzisiejszej Ewangelii jest bardzo konkretne. Mówi o zmartwychwstaniu umarłych. Dotyka tego tematu, który nurtuje nasze serca. Zarówno dzieci, młodzież, ludzi w średnim wieku, jak również tych, którzy już są dojrzali. Każdy z nas zadaje się sobie pytanie, co będzie. Zadajemy sobie te pytania w kontekście naszych bliskich, którzy są już starsi, którzy już są schorowani, którzy już doświadczają chorób, czasami chorób, które są chorobami śmiertelnymi. Zadajemy sobie pytanie, jak będzie wyglądało niebo? Jak to będzie z tym, kiedy już przejdziemy? Jak to będzie, czy spotkamy swoich bliskich? Ja wielokrotnie zadawałem sobie to pytanie i po ludzku trudno jest dojść do jakiejśkolwiek konkluzji. Nauka eschatologii jest nauką o tyle trudną, że dotyka treści i tematów, które są w zasadzie tajemnicą, która już jest objawiona dla tych, którzy są po tamtej stronie. Natomiast dla nas żyjących tu na ziemi jest to jeszcze tajemnica wiary, ale jest to podparte obietnicą Chrystusa. Jest to podparte zmartwychwstaniem. Chrystus, który pokonuje śmierć, ukazuje nam, że to jest droga dla nas, że i my pokonamy śmierć, jeśli tylko w Nim będziemy zjednoczeni. Jeśli tylko będziemy z Nim żyli już tu na ziemi. Już tu na ziemi w jakiś sposób Królestwo Boże, które jest wśród nas, jest przedsmakiem nieba. Jak będzie wyglądało niebo? Jak to będzie wszystko wyglądać? Tak jak powiedziałem, jest to tajemnica. Ale kiedy sobie myślę o życiu wiecznym i przychodzą różne wyobrażenia, trudno jest mi wyobrażać sobie niebo jako coś doskonalszego od ziemi. Myślę, że to będzie tak wielka światłość, która nie będzie razić po oczach. Będzie to tak wielka radość, która się nie będzie kończyć. Nie będzie nudy, nie będzie tych wszystkich uczuć, które powodowały w nas różne wachlarz nastrojów. Będzie to wieczna radość, która nie będzie nam się nudzić. Nie będziemy mieli też poczucia czasu, bo nie będzie ani miejsca, ani czasu, ani przestrzeni. Będzie to wieczne trwanie w czymś wspaniałym. To tak jak tu na ziemi czujemy się dobrze wśród swoich bliskich i tak naprawdę te chwile, które spędzamy z tymi, których lubimy, których kochamy, z którymi się czujemy dobrze, one nam przemijają dość szybko i tak naprawdę mogłyby trwać wiecznie. Tak będzie również w tej pełni, jaką osiągniemy w Chrystusie. Kiedy będzie nam tam dobrze, nie będziemy mieli poczucia, ani potrzeby poczucia czasu, bo to będzie wieczna błogość w Chrystusie. Skoro tam będzie tak dobrze, to dlaczego tak bardzo jesteśmy przywiązani do tego świata? Bo nie znamy jeszcze tego, co nas czeka. Zastanów się, w jaki sposób myślisz o swojej przyszłości? Czy już tu na ziemi przygotowujesz się do tego przejścia? Czasami obserwuję ludzi i patrząc na mechanizmy takie ludzkie, zwyczajne, przekładam na te, które odnoszą się do rzeczy duchowych. I tak są ludzie, którzy żyją chwilą, i są ludzie, którzy żyją tym, co będzie. Są ludzie, którzy nie myślą o przeszłości swojej i swoich dzieci i żyją tym, co przyniesie dzień. Natomiast są ludzie, którzy chociażby materialnie przygotowują się na zapewnienie przyszłości swoim dzieciom czy sobie. I pytanie, co jest lepsze? Na pewno, jeśli chodzi o życie duchowe, lepsze jest zbieranie tych dóbr duchowych, zabieganie o to, aby to Królestwo Boże już tu się rozwijało i było, bo to jest gwarant dla nas,
że kiedy przyjdzie czas przejścia, będziemy mogli przejść i spotkać Chrystusa, który wypełni nasze serce, który wypełni nasze życie sobą, wypełni tą świętością i czystością. Na pewno będzie to dla nas trudne, kiedy będziemy odchodzić z tego świata, bo zostawimy tych, których kochamy, ale przecież wszyscy kiedyś tam się, co daj Boże, spotkamy.